Ta-da! Mamy naszą włóczkę. Taka biała. Zobaczymy, co się na to da złowić. No i oczywiście troszeczkę blach przy okazji dla Filipa. Dzisiaj taki mały projekcik. Kupimy Filipowi jakąś wędkę pod belonę i jedziemy testować włóczkę. Czy włóczka to dobry sposób na belonę? Zobaczymy dzisiaj. I który się podoba tobie? Opowiadaj. Chwilowo żadna, bo czy nie potrzebne. Chwilowo żaden? No co ty gadasz? Nie, sporo tutaj tego mają. Często tutaj bywamy w wędkarskim komie. Co się podobało? No, bardzo ładna jest. Ma pomarańczowe, taka fajna. Ciężki orzech, nie? Rufi nam tutaj dał dajwę i dwa dragony. No i słuchajcie, prawdę mówiąc, ciężki orzech do zgryzienia. Mi się by ten dragon chyba podobał, co Filip? Tylko ty nie chciałeś z korkiem, nie? A mamy korek. I co? Nie wiem. Ten ci się podoba, co? Tak, fajna. Najlepsza. Co to jest? Jakiś dragonik? No dobra, słuchajcie. Co tutaj długo będziemy siedzieć? U Rufiego bierzemy i spadamy nad wodę. Ale znaleźliśmy taką skrzynkę jacksonowską za 4 dychy, którą można połączyć w jedno. No i rozłączyć tata i syn. Yeah. Nowa wędka i co? No i super. Ha, będzie łowna? No raczej tak. Tak to jeszcze nie było, żeby tak mało ludzi było na rybkach, ale tam gdzieś w oddali kogoś widać. Na molo sporo ludzi. Tutaj też widać, że są wędkarze, ale są troszeczkę dalej niż poprzednio. O, tak sobie idę, a tam Andrzej przy śmietniku. No. Przy kamieniach. Przy kamieniach, no nie przy śmietniku, tylko przy kamieniach. W śmietniku nic dobrego nie było, to stałem przy kamieniach. Cześć Andrzeju, i co? Jedną belonkę wydłubałem, także dzisiaj jest... Sowietko. A, bo Zielska dużo na Białowiat północno-wschodnim taki się zrobił. Dzisiaj chcę popróbować łowić na włóczkę. Wiesz, jak będą gryzły, to i na włóczkę ugryzą, tylko żeby chciały gryźć. No właśnie, byliśmy u Rufiego. Rufi mówił, żeby najpierw spróbować na blachę. Jak będziemy pewni, że one są, to wtedy spróbować na włóczkę. Wiesz, ich nie ma. Po prostu dzisiaj ich tu nie ma. Nawet widać, żeby się spławiały, żeby goniły się. Także wędkarze przychodzą, odchodzą. Każdy posiedzi, porzuca im wraca. Zielska dużo jest. Zielsko się czepia. Tak jak tu nie było nigdy. Ostatni wiatr zachodu to wszystko wywiewa, teraz jest północny wschód. Trochę siła na północ nawet zmienia i wszystko wlatuje tutaj to. Może dzisiaj na ryfie MF byłoby lepiej od strony Małego Morza tam. Bo tam wiesz, tam to ryf morze by tam, nie wiem. Nie. No właśnie, ale czemu nie ma dzisiaj belon? Wczoraj jeszcze były. Tego nikt nie wie. No bo wiatr ten sam w sumie tak? Jest, nie? Nie wiem, nie było mnie tu wczoraj, także nie wiem jaka była wczoraj była sytuacja. Ale dzisiaj jest byle jak. No to żeśmy trafili z tą włóczką w taką byle jakość. Troszeczkę wędkarzy jest, tragedii jakiejś takiej mega nie ma. No i Filip ma nową wędkę. O! Ła, zupełnie nowa! Taki chrzest będzie. Prezent od ojca? Nie, prezent od patronów morskiej TV. No to bardzo fajnie. Mogę dotknąć? Pokaż to. Wędkę. O kurczę. Leciutka, sam raz dla ciebie będzie. No sam sobie wybrał taką, mówi, że nie chce mieć tutaj korka tak jak tata. Aha. Chce mieć piankę. Pianka o wiele lepsza. Pianka o wiele lepsza, bardziej prestiżowa, nie? No taka fajna w wytyku. No, tylko żeby te balony chciały gryźć jeszcze na to. Obiecałem tobie ciężką. I to jest ta abogadzi. Tak, dwie takie ci tutaj, proszę bardzo.
No super, a dobra, dwa takie kolory mówisz? Nie wiem, no to ostatnio ta bardziej niebieska, tylko leciutko miała, jakaś 20, to jest 28, o ile się nie mylę. 28. No może się sprawdzi. No, czyli mamy konkurencję dla włóczki. Taka mucha. Taka mucha. Ogromna, słuchaj, no, myślałem, że to mniejsze. No to wiesz, to jest szczupakowa w zasadzie. W wodzie prezentuje się jak mała belona. Czyli belona to taki kanibal? Jak każdy drapieżnik. Szczupak. Zakansa szczupaczkiem, to dlaczego belona by nie miała gryźć małej belonki? Taka ciekawostka. Kupiłem troszeczkę takich blach jacksonowskich na próbę i muszę powiedzieć, że bardzo wolno trzeba je prowadzić, żeby nie wypływały. Bardzo łatwo wypływają na wierzch. Naprawdę jestem w mega szoku, bo wszystkie tego typu głębokie blachy bardziej się trzymają wody niż właśnie taka prosta jacksonowa blacha. No jest to może jakiś patent na leniwe rybki. Dzisiaj oprócz zakupu wędki dla Filipa zrobiliśmy też jeszcze taką inwestycję, że kupiliśmy takie oto dwie skrzynki, ale one mają jedną bardzo fajną taką właściwość. Zaraz wam pokażę. No właśnie, taki fajny patent dla taty i syna, dla taty i córki, dla mamy i taty na ryby. Do tego, wiecie, jedna osoba fajnie to niesie, przeważnie syn. No, a potem sobie to rozszczepiamy. On ma swoje blachy, ja mam swoje blachy. Całkiem fajna sprawa. Słuchajcie, masakracja. Pierwszy raz aż tak źle. Woda mocno trącona. Nikt nic nie złowił. Znaczy się Andrzej jedną rybkę złowił, ale wcześniej. A tutaj siedział chyba z pół dnia. Idziemy spróbować na molo. Sporo tam ludzi łowi na spławik, a my spróbujemy troszeczkę porzucać. No, ewentualnie ogólnie zobaczyć, jak to molo wygląda od strony mola. Pierwszy raz jestem na tym molo, wiecie. Zawsze patrzymy na to molo z tamtej strony albo z tamtej. A teraz pierwszy raz jestem na. I no co, nie jakieś takiego mega wrażenia nie robi, co? No. Nie wiem, rzucać pod wiatr? Nie. Zobaczcie, zobaczcie, jak wygląda woda. Pełno tego zielska w tej wodzie. Jak ta belona ma tu pływać? Zobaczymy tam dalej, czy tam też to zielsko jest. Cześć. Cześć. I co? Jak? Ty dopiero przyszedłem. Ty, no full ziela jest. Tutaj jeszcze nie tak dużo, ale z plaży się nie da łowić. No już kwity teraz. No. Opowiadaj. Kiepsko, nie? Nie ma co opowiadać. Nie ma co opowiadać. Na koniec urwałeś, nie? No, gdzieś tam fajną. Aczkolwiek ludzi od groma. No, większość na spławik łowi. Na spławik frekwencja jest jakaś, nie za duża. Natomiast no, na spinning to tutaj, prawdę mówiąc, nie ma miejsca na nas. Próbowaliśmy łowić z tej strony. Perfidnie mamy pod wiatr, więc daleko nasze blaszki nie lecą. Poza tym też trzeba wziąć pod uwagę to, że jesteśmy no, parę metrów dobrych nad wodą, więc prowadzenie blachy jest zupełnie inne, bardziej takie dzigowanie. Nie wiem, czy to balony lubią, czy nie. No i słuchajcie, to by było tyle. Także dzisiaj taki dzień, trochę zakupów, ale jeżeli chodzi o jakieś wędkarskie wyczyny, to niezbyt udany, nie Filip? No. No i GoPro się parę razy zawiesiła. Testuję ją w ogóle w 4K w 25 klatkach. Jak mam włączoną stabilizację, to się zawiesza na potęgę. Jak wyłączę stabilizację, to się nie zawiesza, czyli coś jest ze stabilizacją, bardziej z oprogramowaniem. Testowałem też na 2,4K chyba. Na 50 klatkach też się zawiesza. Na 25 klatkach teraz to robię. No i nie wiem, czy się zawiesi. Na razie się jeszcze nie zawiesiło, ale jutro będzie długi dzień. To jutro GoPro dostanie w dupę. Cześć!